Czy tylko duże miasta dają duże możliwości? Młodzież, która działa przy Przemkowskim Stowarzyszeniu Hałastra, jest najlepszym przykładem na to, że nie. Znacznie trudniej docenić to, co podane jest na przysłowiowej tacy. Mieszkańcy mniejszych miast często sami muszą zadbać o rozrywkę. W myśl tej zasady im mniejsze miasto, tym więcej okazji do działań, ale już na własną rękę. Jedne miasto łączy ludzi w jednym takim wspólnej idei, a ideą przed naszych mieszkańców Przemkowa jest pomaganie innym, szczególnie młodzieży. Bo co mamy robić w Przemkowie? Przed w Głogowie, czy tam ludzie w Polkowicach mają gdzie pójść, co zrobić ze sobą? My w Przemkowie to tak praktycznie nic. Albo siedzieć przed blokiem i tak nudzić się, więc ta młodzież od paru lat w stowarzyszeniu wspólnie, razem robi coś dobrego. Te dobre rzeczy to m.in. koncerty czy imprezy charytatywne. Lenka, ona jest bardzo chora i młodzież przez cały rok próbowała jej pomóc, zrobiliśmy imprezę charytatywną i pomimo tego, że zrobiliśmy koncert, my dalej nie przestaliśmy pomagać. Zbieraliśmy 1% tego podatku dla tej dziewczynki, było wsparcie dla rodziny i my dalej pomagamy. To nie jest to, że już koniec i kolejne dziecko. Mamy te swoje profile Facebook, mamy swoje strony i udostępniamy te nasze dzieci, tak zwane LCK, by im pomóc. Taka sama pomoc, wewnętrzna. Biedne miasto, ale młodzież jest bogata. Trzeba jej tylko to pokazać. Ona z roku na rok zaczyna coraz bardziej wierzyć w siebie, w swoje własne możliwości. Ja im to troszeczkę pomagam. I to przeważnie oni działają. Ja jestem z tego najbardziej zadowolony. No i niektórzy mieszkańcy Przemkowa, wiadomo, niektórzy też krzywo patrzą. Na początku krzywo patrzyli, bo to wiadomo, kaptury, kultura popkultura hip-hopu, jak źle kojarzona. Ale tak, ta młodzież jest grzeczna. Nie widzę innych mieszkańców, żeby aż tak chcieli pomóc, zaangażować się w takie działania, jak renowacja placu zabaw, czy zbiórka pieniążków na potrzebujących. Młodzież. Nie wiem, może to robią z nudy, może chcą, a może naprawdę czują w sercu, że taką potrzebę działania. Pewnie wszystkiego po trochu, teraz do tych argumentów doszedł jeszcze jeden. Motywacja, bo nic tak nie napędza do działania jak pochwały i dobre słowo. Co roku jest taka gala wolontariatu we Wrocławiu i w tym roku zostaliśmy takie małe miasto Przemków zauważone na tle takiego Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy. Nasze miasto. Po 5-6 latach naszej pracy pojechaliśmy na galę w nieświadomości, że coś w ogóle dostaniemy, tak na luzie, i nagle nas wyczytali, że dostajemy wyróżnienie na tle tych dużych miast. Tak stanął sobie taki mały, tak jak ja, mały człowiek, małe miasteczko między potęgami i podziękowaliśmy, fajnie było. W konkursie został zauważony także prezes Hałastry, który otrzymał nominację w kategorii Dolnośląski Koordynator i Wolontariusz Roku 2013.